Temat dzisiejszej debaty naszej wydziałowej jest wielce ciekawy na czasie. Dotyczyć debata będzie Rosji. Tytuł brzmi, jak daleko się posunie? Takie kontrowersyjne pytanie. Chodzi o oczywiście nową politykę zagraniczną Federacji Rosyjskiej. Tak więc, żeby już niepotrzebnie nie przedłużać, chciałbym oddać głos pani moderator. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Witam szanownych kolegów. Słuchajcie, przeczytałam dzisiaj analizę polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Tytuł naszego spotkania brzmi z góry utartą tezą. Oskarżoną na ławie jest Federacja Rosyjska. Jak daleko się posunie? Ponieważ reprezentujemy tu pewnego rodzaju trójkąt, ponieważ Michał zajmuje się Chinami, Michał drugi po mojej prawicy zajmuje się Stanami Zjednoczonymi, no ja skromnie reprezentuję ową Rosję, ale bardziej od strony wewnętrznej, ale zadam inne pytanie. Nie jak daleko Rosja się posunie, ale jak daleko ten trójkąt się posunie. Ponieważ od pewnego czasu obserwujemy nawiązanie stosunków między tymi trzema państwami, które usiłują zagospodarować przestrzeń po rozpadzie układu bipolarnego. Chciałam, żebyśmy tutaj przyjrzeli się krokom każdego z tych państw i spróbowali odpowiedzieć na pytanie, jak w tym wszystkim komponuje się przede wszystkim Europa Środkowo-Wschodnia, to jest pierwsza sprawa, na jakich fundamentach będą oparte dalsze relacje między tymi państwami oraz jaka czeka nas przyszłość. Który z was zaczyna? Znaczy, jeżeli można, to ja, zanim zaczniemy dyskutować i odpowiadać na postawione tutaj pytania, ja chciałbym odnieść się na początku do tematu tego naszego dzisiejszego spotkania, bo przyznam się, kiedy usłyszałem, o czym będziemy dzisiaj debatować i dowiedziałem się, że mamy mówić o nowej polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, to przeżyłem pewnego rodzaju konsternację. Zacząłem się zastanawiać, co takiego nowego w polityce Federacji Rosyjskiej zaszło, w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, że używanie tego przymiotnika nowy w temacie naszego spotkania jest uprawnione. Tak zacząłem rozbierać na czynniki pierwsze, bo tak, czy zmieniły się podstawowe cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej? No, krótko odpowiem, że nie. Czy zmieniły się środki i mechanizmy do uprawiania tej polityki? No, również tutaj odpowiedź w moim przekonaniu najgłębszym jest negatywna. Nie zmieniły się. Czy zmienił się zakres oddziaływania, zakres realizowania owej polityki zagranicznej? No też nie do końca, chyba że jako ten nowy komponent wpiszemy tutaj kwestie dotyczące Arktyki. No to rzeczywiście możemy mówić o pewnej nowości, ale czy na pewno? Do końca nie jestem pewien. Dlatego też uważam, że to ten przymiotnik nowy w tytule naszej debaty jest cokolwiek kontrowersyjny i jeżeli będzie tutaj okazja, to ja chętnie bym ten tok myślenia dalej rozwinął i powiedział, dlaczego uważam, że ta polityka nie jest niczym nowym, nie ma jakiejś nowej jakości w tej polityce. Mówię tutaj celowo, że ja na chwilę obecną takich nowości nie znajduję. Jest co prawda jeden aspekt, który może być tutaj argumentem za jakąś innowacyjnością, nowoczesnością w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, ale tak jak mówię, o tym później, jeżeli będzie okazja, a teraz oddaję głos mojemu drogiemu koledze. Jeżeli mogę, to ja również się przyłączę do potępień nad tytułem tej debaty, dlatego że mnie z kolei, jak Michała oburzyła druga część, tak mnie tak lekko zastanowiła pierwsza część tego tytułu, a mianowicie jak daleko się posunie. Abstrahując od niepolitycznych skojarzeń związanych z tą nazwą, to przypomniało mi się takie, jak byłem jeszcze studentem, to dawno temu zostałem zaproszony byłem na debacie, na której był również profesor Suchanek, twórca Rosjoznawstwa, Instytut Rosji i Europy Wschodniej.
z którego się wywodzę, tak? Bo obecnie jestem pracownikiem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, ale kończyłem Instytut Rosji. No i tytuł tej debaty był Dokąd zmierza Putin? No i pamiętam, że cały wstęp, że tak powiem, profesora Słuchanka był o tym, że to jest semantycznie naznaczone i jak tak może być. No to teraz po tam kilkunastu latach mamy Dokąd się posunie. Ciekawe, co będzie za kolejne 10 lat. W każdym razie właśnie to jest bardzo charakterystyczne, ale z drugiej strony to chyba tylko coś takiego może spowodować jakiekolwiek zainteresowanie, tak? Bo jakbyśmy po prostu napisali, gdzie, jakie są tam cele polityki zagranicznej, to nikt by nie przyszedł. Także rozumiem, że tutaj ten element marketingowy jest niezbędny w jakimś stopniu. W każdym razie, wracając do podstawowego pytania, to ta koncepcja trójkąta zimnowojennego teraz się tak ładnie odradza, tak? Czy może nigdy nie zaszła aż tak w cień. Tutaj jest bardzo wyraźny znak ten element, jak te państwa same postrzegają jakby otoczenie międzynarodowe. Tutaj mamy bardzo wyraźny sprzeciw zarówno w przypadku Rosji, jak i w przypadku Chin uznania tej hegemonii amerykańskiej. Tak? Jakby albo uznają ją, ale tylko jako coś tymczasowego, co zasadniczo powinno być zmienione, może nie od razu, bo to niebezpiecznie, ale że z czasem to ten porządek międzynarodowy musi zostać zmieniony, dlatego że on jest nienaturalny. I to jest takie implicite założenie, które jednoczy Pekin i Moskwę, które nawiasem mówiąc bardzo wiele dzieli, tak? Bo to jest, jak już wielokrotnie było podkreślane i również w tym miejscu, małżeństwo z rozsądku. Tak? Ale akurat w tej kwestii się doskonale zgadzają, no tylko inaczej akcentują oczywiście ten sprzeciw. W przypadku Chin mamy raczej do czynienia z taką sytuacją, że oni chcą wyzyskać obecny porządek międzynarodowy do cna, dopiero wtedy mogą ewentualnie go zmienić. W przypadku Rosji jest bardziej takie emocjonalne nastawienie, złość z powodu tego, że się przegrało zimną wojnę. Ta złość jest w ogóle bardzo ciekawo wyrażana, na przykład zarówno z perspektywy jakiej realistycznej, jak i z takiej bardziej emocjonalnej, na przykład moje ulubione porównanie rosyjskie na temat hegemonii amerykańskiej to globalna Chazaria. Jest taka pani właśnie publikująca książki o globalnej Chazarii. Tam jest duża doza metafizyki, mistyki i w ogóle wszystkich tych takich elementów jakże charakterystycznych dla rosyjskiego myślenia politycznego. W każdym razie, ale rdzeniem tego jest właśnie niechęć do hegemonii amerykańskiej i zarówno Pekin, jak i Moskwa bardzo by chciały jednak powrócić do takiej wielobiegunowości. Szczególnie Moskwa z jej ukochanym koncertem mocarstw. Bo to jest jakby podstawowy element myślenia politycznego Rosji, że właśnie koncert mocarstw jest tym sposobem radzenia sobie w relacjach międzynarodowych, który powinien być stosowany na świecie. No i przeciwko tej hegemonii amerykańskiej. Z kolei Amerykanie słabną, ale dalej uważają, że są w stanie kontrolować świat i go według swoich wyobrażeń kształtować. No i między według tej dynamiki się rozgrywają relacje w trójkącie. Z tym, że oczywiście jeden bok tego trójkąta jest zdecydowanie większy, dłuższy, jakby tak to tam nazwać, jest to bok amerykański, bez dwóch zdań. Asymetryczny. Tak, trójkąt, asymetryczny, tak. Także tak, natomiast bez wątpienia, bez względu na to, z której strony nie spojrzymy, pozycja Europy Środkowo-Wschodniej jest marginalna. Tak, no niestety to jest dość smutna prawda, bo nawet jeżeli weźmiemy pod rozwagę miejsce Europy Środkowo-Wschodniej w strukturach Unii Europejskiej i będziemy traktować, czy będziemy próbowali traktować Europę Środkowo-Wschodnią właśnie przez pryzmat Unii Europejskiej, to mimo wszystko tutaj ja zgodziłbym się z kolegą, że możemy mówić o tym trójkącie, tak? Czyli na pewno to jedyne światowe supermocarstwo, które wyłoniło się po zakończeniu zimnej wojny, Stany Zjednoczone, a więc ten bok trójkąta, któremu bardzo zależy na tym, żeby ten status quo jak najdłużej utrzymać, żeby Stany Zjednoczone swoją hegemoniczną pozycję mogły realizować, utrzymywać, rozwijać. I mamy dwa mniejsze boki, aczkolwiek też dość różne, mające może niektóre swoje cele zbieżne, ale inaczej próbujące te cele osiągnąć. To jest Federacja Rosyjska, która rzeczywiście za główny, w moim przekonaniu, cel swojej polityki zagranicznej stawia przekreślenie tej amerykańskiej dominacji, amerykańskiej hegemonii. Nie jest
Tak mi się przynajmniej wydaje i taką opinię prezentuje. Nie jest w tym momencie aż tak istotne dla Moskwy, co zrobi Pekin i czy Pekin nadmiernie urośnie w siłę. Najważniejsze jest, żeby pozbawić tych wstrętnych Amerykanów, tych, którzy nas upokorzyli pod koniec lat 80., pozbawić tej światowej hegemonii. Z drugiej strony Rosja zdaje sobie mimo wszystko sprawę. Tutaj należy o tym pamiętać, że polityka zagraniczna czy to obecnej Federacji Rosyjskiej, czy Związku Radzieckiego, czy wcześniej nawet jeszcze carskiej Rosji naznaczona była pewnym, czy nawet dużą dozą pragmatyzmu i dużą dozą takiego dość racjonalnego myślenia. Rosjanie zdają sobie sprawę, że w pojedynkę nie są w stanie zagrozić, czy nie są w stanie dorównać, można by rzec, pozycji, jaką osiągnęły po zakończeniu zimnej wojny w tym nowym ładzie światowym Stany Zjednoczone. Dlatego poszukują partnerów. Różne były próby jednoczenia tych niezadowolonych z amerykańskiej hegemonii, kontestujących amerykańską hegemonię. Zawsze uczestniczyła tam Rosja. Chiny, no też jako to mocarstwo wchodzące, wschodzące mocarstwo, które chce coraz bardziej zaznaczać swoją pozycję, nie tylko ekonomiczną, ale również militarną. Państwo, które chce być mocarstwem zdolnym do kooperowania w różnych odległych zakątkach nie tylko świata, ale też i przestrzeni kosmicznej, jak pokazują ostatnie wydarzenia. Chiny tutaj wydają się być tym naturalnym partnerem, tym najmocniejszym partnerem, który razem z Rosją próbuje podważyć amerykański prymat. I rzeczywiście tak, no to porównanie do tego trójkąta jest jak najbardziej słuszne. Ja bym dodał jeszcze, że jest to trójkąt asymetryczny, te boki tak w tym momencie tym dość najkrótszym bokiem wydaje się być mimo wszystko ta nasza główna bohaterka, czyli Federacja Rosyjska. Potem Chiny, no i wciąż, czy komuś się to podoba, czy nie, Stany Zjednoczone, które no, w dalszym ciągu są jeszcze dla innych niedoścignione. Nie mówię tutaj, że Stany Zjednoczone to jest ten jedyny model, który jest najlepszy i który powinien być kopiowany przez inne państwa, aczkolwiek obiektywnie rzecz ujmując w tym momencie tak Chiny, jak i Federacja Rosyjska muszą działać wspólnie, jeżeli myślą, jeżeli marzą o tym, żeby ten amerykański prymat chociażby lekko naruszyć i nie mówiąc o tym, żeby go w ogóle podważyć. No to ja może tylko tak spuentuję, że jednym na pewno z kierunków wektorów polityki rosyjskiej, a tym samym częściowo chińskiej, jest nie tyle może znokautowanie samych Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim podziału świata zachodniego, bo już mamy przecież z jednego bloku zwanego Zachodem, który się wyłonił w 1991 roku, mamy po pierwsze Stany Zjednoczone, z którym jak najbardziej i Chiny, będąc mimo wszystko bankierem świata, jak wiemy, liczą się, tak samo Rosja, ale podzielono również Europę, bo już jest Europa i zachodnia, sama w sobie, która jest pogrążona teraz w ogromnym kryzysie migracyjnym, ale uwaga, pojawiła się Europa Środkowo-Wschodnia jako nowa wartość, nowy gracz, bardzo dobrze świadczy polityka Chin 16+1. Rozgrywanie Europą Środkowo-Wschodnią. Pozyskiwanie tych państw i tych gospodarek, które w jakikolwiek sposób poddadzą się tej, nazwijmy to, delikatnej, ale presji ze strony Chin. Ale ja mam jeszcze następne pytanie, bo tu mamy jeden wektor, wiemy co w stronę Zachodu, tak? Ale dla mnie pozostaje jeszcze kwestia tak zwanej nowej wojny 30-letniej. Otóż jeden z politologów kremlowskich, niejaki Karaganow, stwierdził, że to co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to jest tak jak u nas w XVII wieku wojna 30-letnia. To jest coś, w co zaangażowane są wszystkie trzy państwa. I Rosja, wiemy, że angażuje i armię, i drugie bardzo dobre instrumentarium, czyli dyplomację. Są Stany Zjednoczone, gdzie jest definiowany właśnie kolejny przykład erozji świata zachodniego, któremu kiedyś Stany przewodziły, ale także Chiny, którym nie podoba się rozgrywanie poza ich plecami tego, co będzie na Bliskim Wschodzie. Chiny zawsze delikatnie, a Michał, pamiętam jak ty mówiłeś, że dla Chińczyków czas jest pojęciem względnym, nie teraz, za chwilę będzie, niedługo ta Syberia, pamiętam jak mi tłumaczyłeś, będzie nasza. No niedługo, czyli za 100 lat. Nie musimy podbijać zbrojnie. Niedługo, czyli w tej kontekście chińskich czasu, niedługo, chińskich tak. Kategoriach. Więc słuchajcie, co z Bliskim Wschodem? Palące jądro w tym momencie świata, bo z jednej strony zaczęło się od Ukrainy, już oddaję głos, ale wybuch Bliski Wschód, ta wojna 30-letnia, nie przez przypadek tak nazwana.
No to ja bym bardzo jednak zaprotestował. I protestuj, tak, o to chodzi, protestuj. O to chodzi i jednak tą perspektywę dalekowschodnią utrzymał. I z perspektywy dalekowschodniej jednak Bliski Wschód absolutnie nie jest miejscem centralnym, jest miejscem peryferyjnym, aczkolwiek jest taką peryferią dość niebezpieczną, taką powodującą ciągłe konflikty. Natomiast to podstawowe pytanie o wybuch tych różnych konfliktów na Bliskim Wschodzie jest taki, czy one wybuchły same, jeżeli coś może samego oczywiście wybuchać, ale że oddolnie, lokalnie, regionalnie, przez aktorów miejscowych, przez te granice, które zostały powstały po I wojnie światowej, totalnie sztuczne i tak dalej, czy też były to jakieś właśnie proxy war tutaj mocarstw. No więc moim zdaniem raczej to pierwsze i to bardziej jest na tej zasadzie, że akurat ponieważ najważniejszym obszarem gospodarczym i politycznym na świecie jest Azja-Pacyfik, to jest ten najważniejszy obszar, tam jest najwięcej kapitału, w tamtą stronę zmierza epicentrum świata na Pacyfik i wszystko w tą stronę zmierza, to tak naprawdę z perspektywy Chin Bliski Wschód jest miejscem, który jest ważny jako dostarczyć surowców. Ale czy tylko? Bo zauważ, że wydaje mi się, że jednak ta delikatna obecność chińska, delikatna, bardzo subtelna, nie jest przypadkowa. Bowiem wiemy o tym, że Chińczycy realizują pewien plan, własną wizję Azji. I korzystają z tego, co się stało na Bliskim Wschodzie, żeby odciągnąć uwagę tych, którzy dotychczas dzielili Azję między siebie. Od dawien dawna. Dobrze, natomiast to jeżeli o to chodzi, no to podstawowym elementem dla Chińczyków jest nowy jedwabny szlak i on ma przejść albo przez Rosję, albo przez Iran, a najlepiej przez oba, albo też ten morski. Tak, no i, bo to ma zneutralizować przewagi strukturalne Amerykanów. No to pod tym względem rzeczywiście jakby podpalenie Bliskiego Wschodu nie jest na rękę Chinom, ale pamiętajmy o tym, że Chińczycy nawet w tej swojej koncepcji mieli świadomość tego, że ten obszar jest bardziej zagrożony niż ta droga północna. Także tutaj jest to jakby istotne. Poza tym proszę zwrócić uwagę na to, że jak Iran się dogadał z Amerykanami, to jedną z pierwszych wizyt niedawno Xi Jinpinga był właśnie Iran. Tak? Że od razu bo to jest bardzo charakterystyczne, że Chińczycy lubią używać Amerykanów jako tego żandarma, bo Chińczycy bardzo nie lubią tego elementu wojskowego. Tak? Więc im pasuje, żeby Amerykanie byli tym żandarmem, a Chińczycy będą wchodzić gospodarczo. Tak? Więc tak naprawdę z perspektywy chińskiej to pokój jest jak najbardziej rzeczą, jakby czymś, do czego się dąży. W ogóle Chińczycy to jest taki bardzo pokojowy naród, ale taki pokojowy w takim sensie nieeuropejskim, że pokój to jakaś wartość. Nie, absolutnie. Pokój to po prostu absolutnie niemoralna, tak? Tylko wartość po prostu taka, że wojna jest dużo bardziej niebezpieczna i że na wojnie dużo bardziej się przegrywa. Więc się nie opłaca prowadzić wojny. Może zaszkodzić interesom. Tak jest, tak. Tak, takie chłodne spojrzenie. No i z tej perspektywy pokój na Bliskim Wschodzie pasuje Chińczykom i raczej też pasuje Amerykanom, chociaż też nie do końca oni wolą rozgrywać. Natomiast zdecydowanie to Rosji najbardziej pasują konflikty. Tak? No bo Rosja, kiedy jest pokój, to widać słabości Rosji. Widać słabość gospodarczą, widać słabość cywilizacyjną, a kiedy są konflikty, no to wychodzi to, w czym Rosja jest silna, czyli w wojsku, w dyplomacji i wtedy Rosja może ugrać więcej niż może. Więc nie dziwią mnie słowa Karaganowa, który jeszcze jest charakterystycznym dla Rosjan hiperbolizacją, tak? Tak. Tutaj podkreśla znaczenie tego konfliktu, no bo tak naprawdę Rosja ma tutaj dużo do ugrania, no pod warunkiem, że nie przegra z Turcją. No i droga lądowa do Chin przecież, bo tutaj z jednej strony Arabia Saudyjska zaopatruje Chińczyków w surowce, ale to jest droga morska, jednak bezpieczna lądowa jest przez większą, że tak powiem, tutaj więcej skorzystać na tym mogą. A co Stany Zjednoczone na to? Stany Zjednoczone oczywiście tak, jako ten aktor, który, zresztą tak jak już tutaj ustaliliśmy, pozostałe dwa boki trójkąta prowadzą wielowektorową politykę zagraniczną i mają interesy w nawet najbardziej odległych regionach świata. Stany Zjednoczone, owszem, no, może tutaj trochę czują się niezręcznie, bo na pewno doskonale wiemy, że może nie bezpośrednio, ale pośrednio polityka amerykańska doprowadziła do tej sytuacji, którą mamy obecnie na Bliskim Wschodzie. To, że mógł zaistnieć taki fenomen jak arabska wiosna w 2011 roku, to też bez cichego pozwolenia, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, taki rozróżniał, na ile Amerykanie sprokurowali, na ile nie, ale na pewno byli w to w taki czy inny sposób zaangażowani. Ta arabska wiosna i to, co zaczęło dziać się na Bliskim Wschodzie, skutkuje tym, co obserwujemy w dniu dzisiejszym, gdzie jak w soczewce, na przykładzie Syrii, właśnie
skupia się ten dość nietrafiony amerykański pomysł na rozegranie sytuacji na Bliskim Wschodzie. W kontekście tych potrójnych relacji amerykańsko-rosyjsko-chińsko i jeszcze tak z tymi lokalnymi aktorami należy rozważyć taką sytuację, iż Stanom Zjednoczonym oczywiście zależy na pokoju, zależy na nie zaognianiu tej sytuacji. No ona już na tyle się zaogniła, że każde dalsze wymknięcie spod kontroli może doprowadzić do jeszcze większej turbulencji w tym systemie międzynarodowym, w tym systemie, który wydawać by się mogło Amerykanie nieco ogarnęli, albo przynajmniej im się wydaje, że ogarnęli. Dlatego Amerykanie no, na pewno będą dążyć do jakiegoś w miarę pokojowego rozwiązania. Oczywiście mogę się tutaj spotkać z argumentami natury takiej, że Amerykanom też konflikty zbrojne są na rękę, bo to nakręca ich gospodarkę, bo to pozwala testować jakieś nowe technologie i tak dalej, i tak dalej. Ale no, myślę, że Amerykanie też w sposób bardzo pragmatyczny swoją politykę zagraniczną prowadzą i taki długotrwały konflikt, który coraz bardziej wymyka się spod kontroli, konflikt, który powoduje coraz większe zamieszanie nie tylko w rejonie Bliskiego Wschodu, ale też bardzo poważnie dotyka Europy, tak? To o czym tutaj zostało wspomniane, fala migrantów, którzy z terytoriów objętych tymi walkami ucieka. Tak? Stanom Zjednoczonym z całą pewnością w jakiejś bardziej długofalowej perspektywie nie będzie to na rękę. Stąd chociażby widoczne w ostatnich dniach próby zażegnania tego konfliktu w Syrii, wyciszenia tych emocji, wprowadzenia rozejmu, wysiłki, które wspólnie, można powiedzieć, ramię w ramię podejmują Amerykanie i Rosjanie. Chińczyków tutaj jakoś nie widać, tak? Ale to jest to, co powiedział Michał. Rosjanie oczywiście oni dużo więcej mogą zyskać na konflikcie, ale też nie na takim ciągłym konflikcie. To nie jest kwestia, nie wiem, Górskiego Karabachu, czy to nie jest kwestia gdzieś Kaukazu Północnego, Południowego, to nie jest kwestia nawet Ukrainy i Donbasu. Tutaj konflikt bliskowschodni może przynieść każdej z tych trzech stron, o której tutaj mówimy, dużo więcej szkody niż pożytku. Stąd te, w moim przekonaniu, wysiłki amerykańsko-rosyjskie, to, że chociażby prowadzone w ostatnim czasie rozmowy na szczeblu Kerry-Ławrow, coś, czego przez ostatnie, no, śmiało można powiedzieć, kilka lat nie obserwowaliśmy tak często. Widzieliśmy chłodne spotkania prezydenta Obamy z prezydentem Putinem. Tak. Widzieliśmy chłodne spotkania Johna Kerry'ego z Siergiejem Ławrowem. Jednakże ten cel nadrzędny, jakim jest lekkie wyciszenie tej i opanowanie sytuacji, która zbytnio wymknęła się spod kontroli sytuacji w Syrii, doprowadziło, że te państwa jednak potrafią po raz kolejny w historii, tak, potrafią ze sobą się porozumieć i potrafią wspólnie zrobić coś w miarę konstruktywnego. Oczywiście czas pokaże, czy ten wysiłek podjęty przez Waszyngton i przez Moskwę okaże się skuteczny, czy te wysiłki amerykańsko-rosyjskie doprowadzą do zażegnania tego konfliktu, który już toczy się 5 lat bez mała. I tak jak mówię, skupia się przede wszystkim właśnie na terytorium Syrii. Ja może celowo nieco pominę państwa Afryki Północnej, takie jak chociażby Libia, Egipt, gdzie też arabska wiosna moim zdaniem przyniosła więcej złego niż dobrego, niestety. No, zobaczymy, tak? Chiny w tej swoim specyficznym podejściu do czasu będą obserwować i będą kalkulować, jak najwięcej korzyści z takiej sytuacji wydobyć i wyciągnąć na swoją korzyść. A oczywiście jeszcze tylko jedno, bo jeżeli mówiliśmy tutaj o podziale, tak? No to jest słuszne, to jest też nie nowy element, ale jednak element w polityce w zagranicznej Federacji Rosyjskiej, rozgrywanie czy rozbijanie sojuszy, tych sojuszy zachodnioeuropejskich. Ja bym jeszcze tutaj dodał, bo zostało powiedziane o tym, że mamy Europę Zachodnią, mamy Stany Zjednoczone, mamy gdzieś te państwa Europy Środkowej, Wschodniej, dawne państwa, nazwijmy to bloku radzieckiego, które coraz bardziej skłonne są negocjować z tą niedobrą Rosją,
względy gospodarcze tutaj przemawiają na korzyść takich rozmów, ale ja bym jeszcze wskazał na jednego takiego dość wybitego z tego systemu zachodniego aktora, jakim jest Wielka Brytania. Fakt, że nie będziemy tutaj, nie ma miejsca i czasu na to, żeby rozmawiać o Wielkiej Brytanii, ale myślę, że też należy zauważyć, że takim kolejnym elementem, tym wolnym elektronem, który powstaje w wyniku rozbicia przez Rosję tego dość jednolitego mechanizmu, jakim była Unia Europejska, jest właśnie Wielka Brytania. Jak to w przyszłości wpłynie na te relacje, na ten system międzynarodowy, zobaczymy. Tylko zaznaczam właśnie kwestię Wielkiej Brytanii. No to, że tak powiem, mi przychodzi do głowy w kontekście, czy to będzie nowa polityka Federacji Rosyjskiej. Dwa przykłady z historii. Ja obserwując to, co się dzieje, mimo że mamy inne okoliczności, dziś na Rosję nałożone są sankcje gospodarcze, wcale nie widzę nic nowego, a wręcz bym powiedziała, że jest coś, co już miało miejsce. Dokładnie, na Związek Radziecki, przepraszam, że ci przerwę, też wielokrotnie były nakładane przez świat zachodni sankcje. Ja patrzę w tą stronę, tak? Ponieważ pierwszy raz, tylko dokończę i zaraz oddam wam głos. Pierwszy raz, kiedy Rosja jako Związek Radziecki wchodzi do gry jako aktor polityczny, który zamierza być tym głównym rozdającym karty, który nawołuje do normalizacji, do pokoju, wręcz dalej do rozbrojenia świata, to są przecież lata 30. XX wieku. Tak. Wtedy mamy tutaj dyplomację radziecką na wysokim szczeblu, gdzie no, generalnie, powiem tak, nie mogąc do pewnego stopnia się dozbroić, to rozbrajam resztę. Drugi przykład, który był, trzeba tu też przywołać, ale z elementem, który go uzupełnił, lata 70. Wtedy mamy do czynienia na świecie z bardzo ważną przesłanką, która pozwoliła, o czym Michał tu rozmawialiśmy, tak, wnioskować przywództwu Związku Radzieckiego, wtedy Leonidowi Breżniewowi, że Ameryka się już zapada. Mówię, pierwsza sprawa to jest konsekwencja zaangażowania w wojnę w Wietnamie, ale druga sprawa, afera Watergate. To już był początek sukcesu, już widziano światełko w tunelu, w związku z tym koniec Ameryki, my będziemy tutaj głównym rozdającym. Okazało się, że Breżniew przelicytował, ponieważ Ameryka się otrząsnęła, zmieniła się parokrotnie tam, że powiem, gospodarz Białego Domu, zmieniono wektory polityki, to jest jedna sprawa. Nawiązano stosunki z Chinami. Nawiązano stosunki z Chinami, co jest rzeczą bardzo tu istotną, ale okazuje się, że usiłował wejść w buty głównego aktora, który doprowadzi do normalizacji i nie w interesie państw Europy Środkowo-Wschodniej, czyli tego demoludu, bądźmy tutaj uczciwi, tylko w swoim własnym, przelicytował, przegrał i uwaga, Zachód zwyciężył pod dwoma warunkami. Po pierwsze było to zwycięstwo polityczne nad Związkiem Radzieckim, ale po drugie moralne, z czym Związek Radziecki nie umiał sobie poradzić. Teraz, gdy patrzymy na dzisiejszą Rosję, znowu widzimy nawoływania do normalizacji, do ułożenia, próby wejścia już nie tyle w rolę mediatora, bo ja tu raczej bym widziała już inną osobę, która ugrała swój, że tak powiem, bardzo potężny udział w tej grze, ale wejścia Rosji jako kogoś, kto właśnie w przypadku Syrii zaprowadzi względny pokój, który się dogada z Chińczykami, który będzie usiłował właśnie rozwalić, powiem tak brutalnie, tą blokadę ekonomiczną, tą pełną izolację, która pozwoli mu w tym przypadku zneutralizować Turcję i wrócić do gry. Co wy na to? Może tak, jakby już wcześniej, jak żeście mówili, to przyszła mi do głowy taka jedna myśl, że jednak bardzo ważnym elementem w prowadzeniu polityki jest znajomość terenu. I tutaj jest, i to jest bardzo charakterystyczne, dlatego że Chińczycy tak sobie znają Bliski Wschód, co powoduje w jakimś stopniu ich słabsze zaangażowanie. Rosjanie z kolei są chociaż słabsi niż w czasach Związku Radzieckiego, no to jednak jest to dość dobrze rozpracowany teren. I też ta znajomość terenu bardzo była ważna w przypadku przekalkulowania Breżniewa, o którym mówisz, dlatego że sądził z przesłanki, która była drugorzędna. Bo to, że Amerykanie przegrali w Wietnamie, to nic nie znaczyło wobec tego, że wygrali w Indonezji, która była ważniejsza, oraz że poprzez manewr z Chinami tak naprawdę wygrali znacznie więcej. Tak? Więc on widział tylko jedną przesłankę, ale nie widział dwóch ważniejszych. Tak? I to powodowało porażkę. Bo w ogóle to charakterystyczne było właśnie, że Rosja po dzień dzisiejszy ma spore problemy z rozumieniem Azji. No jest znacznie lepiej z tym niż w czasach radzieckich. Tak jak to mówił Chruszczow, nie rozumiem towarzyszy z Azji Południowo-Wschodniej, nie umiem wymówić ich nazwiska, w ogóle to nie lubię Azji,
tam jest za ciepło, koszula przykleja mi się do ciała, tak? Więc to właśnie było dobre, że tak powiem, jakby podejście, dobrze oddawało podejście Sowietów. W każdym razie to właśnie było charakterystyczne, właśnie nieznajomość uwarunkowań lokalnych. No i mam teraz takie wrażenie, że ponownie jakby w przypadku Rosji jest ten taki ważny element, że tak naprawdę to Rosja kalkuluje i kalkulowała tak na Ukrainie. Myślę, że podobnie kalkuluje w Rosji, że ten porządek międzynarodowy, który tworzą Amerykanie, się kończy, tak? Że zaraz się rozpadnie. Mm-hmm. Raz się rozpadnie i trzeba się rozpychać, żeby znaleźć się w dużo lepszych blokach startowych, jak będzie tworzony nowy porządek. Mm-hmm. Tak? Czyli założeniem jest, że mamy koniec. Tak? Ostatnie tam drgawki, no te drgawki mogą potrwać rok, mogą potrwać 10 lat, ale że pewien porządek po 89 roku się kończy. Mhm. Tak? To jest jakby podstawowe założenie Rosji, no i to powoduje politykę taką właśnie nową, tak? Która tak naprawdę wcale nie jest nowa. Tak? Ale natomiast Amerykanie, mam wrażenie, że wcale nie zakładają, że się skończył. Że mamy pewne turbulencje, okej, natomiast, że tak naprawdę to jest, ten porządek wciąż jest i Rosja jak taki warchoł się po prostu tutaj stawia, więc należy ją tutaj do pionu ustawić. No i teraz jest pytanie, tak? Czy jeżeli ten porządek się załamie, no to okaże się, że Putin był wizjonerem, no a jeżeli się nie załamie, no to skończy jak Breżniew, tak? Tak? Czyli, więc tak naprawdę tu jest to podstawowe pytanie. No a co do powtarzania się historii, to jak człowiek zajmujący się Azją, muszę powiedzieć, że historia jest cykliczna, są frazy, które się powtarzają, tak? A co do tego, że się o tym nie słucha, no to Andrzej Żyd kiedyś powiedział, że wszystko już zostało powiedziane, ale skoro nikt nie słuchał, można zacząć mówić od nowa. Tak, ja tutaj się zgodzę w pełni i też byłbym zwolennikiem takiej cykliczności, powtarzania pewnych mechanizmów. Szczególnie właśnie w przypadku Rosji, w przypadku tego, jak Rosja próbuje... Właśnie tak jak zostało tutaj słusznie powiedziane, rozpychać się. Próbuje, tylko moim zdaniem ona nie liczy na to, że ten porządek się tak szybko zawali i że Ameryka jest aż tak bardzo słaba, tylko właśnie inni aktorzy są słabsi. Amerykanie, może oni są tam daleko, może rzeczywiście ktoś nie do końca trafnie poinformuje prezydenta Stanów Zjednoczonych o tym, co się dzieje gdzieś tutaj w regionie dużo bliższym geograficznie Rosji. Ale te mechanizmy, tutaj Michał powiedział, że ten porządek stworzony, który wyłonił się po 89 roku, a ja nawet bym powiedział może nieco później, po 91 roku, kiedy rozpadł się Związek Radziecki, ten nowy porządek świata, tak, rozpad systemu dwubiegunowego, powstanie tego jednego bieguna, co do którego zgodzimy się, że były to i są poniekąd w dalszym ciągu Stany Zjednoczone, próba kontestowania takiego modelu przez tych niezadowolonych, w tym próbującą odrestaurować swój status Rosję przez Chiny, które zaczęły coraz bardziej wychodzić tak, na arenę międzynarodową. Federacja Rosyjska rzeczywiście pewne mechanizmy powiela, pewne mechanizmy kopiuje, natomiast w którym momencie, tutaj tak jak Michał zauważył, że ten porządek, pewne symptomy świadczące, mogące świadczyć o tym, że ten porządek po 89 czy też po 91 roku się kończy. Dla mnie tym punktem granicznym, tą cezurą czasową, tym wydarzeniem, które może świadczyć o tym, że ten porządek się kończy, to są wydarzenia sprzed nie tak też odległego czasu, sprzed, jeśli dobrze liczę, 2 lat, kiedy zaczęły się dziać wydarzenia na Ukrainie, kiedy Rosjanie po raz pierwszy od 1989 czy też 91 roku zrobili coś, czego nie byliśmy świadkami, tak? Czyli zmienili w sposób militarny, jakby nie patrzeć, granice, tak? Włączyli część... Poniekąd już w Gruzji. Gruzja, tak, 2008, wojna pięciodniowa w Gruzji, to był taki swoisty test. To był taki swoisty test i to jest też argument mówiący, czy jak gdyby pozwalający mi tutaj podważać tę nowość w polityce Federacji Rosyjskiej. Tam się udało, w Gruzji aż tak mocno świat nie zaprotestował. Pewien scenariusz został przećwiczony. Nieco udoskonalono go i powtórzono w przypadku Ukrainy. Tą nowością rzeczywiście, jeżeli zaczniemy rozkładać to wszystko na czynniki pierwsze, była ta już
też przez wielu opisana i zdiagnozowana wojna hybrydowa. Tak? Te zielone ludziki, które nagle pojawiły się na Krymie, które zaczęły pojawiać się w Donbasie, które spowodowały rozwój konfliktu. Konfliktu, który się tli, ale znowuż wracamy do tej powtarzalności. Jednym z kluczowych elementów czy mechanizmów wykorzystywanych przez Federację Rosyjską po rozpadzie Związku Radzieckiego było podtrzymywanie toczących się konfliktów, te zamrożone konflikty. Tutaj wspominałem już wcześniej Górski Karabach, wspominałem Kaukaz Południowy, czy też no, Kaukaz Północny, tak, jeżeli chcemy w ten sposób rozdzielać. Na Ukrainie też tak naprawdę, to już też wielokrotnie było mówione i ja tutaj bym się z tym zgadzał, że Federacji Rosyjskiej wcale nie jest na rękę rozwiązanie tego konfliktu. Niech to się tam dalej tli, niech świat się tym zmęczy, niech świat o tym zapomni, niech oczy świata skierują się gdzieś w jakimś innym, w jakiś inny region. Mamy Syrię, tak? Mamy jakieś inne projekty, mamy problemy wewnątrz Unii Europejskiej, wewnątrz Europy. No i Federacja Rosyjska gdzieś tutaj sprytnie między tym wszystkim lawirująca, ale w dalszym ciągu to wracam do tego, co powiedziałem na wstępie. To nie jest jakaś nowa jakość, to jest wciąż powtarzanie, wykorzystywanie tych samych mechanizmów, na które wciąż świat zachodni daje się nabierać. Stany Zjednoczone również, tak, jako ten główny, można by powiedzieć, przedstawiciel świata zachodniego. No to mamy już trzy wektory. Po pierwsze mamy Zachód, który powinien być najlepiej rozbity. Mamy Chiny, z którymi cały czas mamy romans. Ale chłodny taki. Ale to w zależności, temperatura wzrasta, teraz opada, tak? Mamy Bliski Wschód, z którym już został przez Rosję, Federację Rosyjską jakoś tam opanowany, bo tutaj mamy główny głos przecież w negocjacjach z Iranem, była Rosja podkreślana, tutaj w Syrii, tutaj, że powiem, żeby zaprowadzić porządek. Ale jest jeszcze jeden kierunek, o którym Rosja nie bardzo chętnie mówi. To są państwa Azji Środkowej, Azji Centralnej, jakbyśmy je nazwali. To jest przedmiot rywalizacji trójkąta. Bo z jednej strony mamy Stany Zjednoczone, które już wcześniej zaangażowały się na tym terenie, powstawały pierwsze bazy. Mamy Chińczyków, którzy absolutnie uważają, że mają pierwszeństwo do terytorium, no ale jest oczywiście Federacja Rosyjska, która usiłuje na wszelkie możliwe sposoby zreorganizować raz jeszcze na nowo tą przestrzeń poradziecką. Która była we władaniu Moskwy, tak? Tak, więc tutaj mamy kolejny obszar. No i teraz jaką tu widzicie, słuchajcie, strategię działania, taktykę bym nawet powiedział, bo niektórzy odmawiają Rosji pojęcia strategia, a że tylko taktyka. W tym kierunku. To ja bym powiedział, że jeżeli spojrzymy na to z takiej dłuższej perspektywy, no to akurat w ostatnich 200 latach to tylko raz Zachód kwestionował władanie Moskwy na terenie Azji Środkowej. Będę krakowskiego używał określenia. No i to było po 2001 roku, także wcześniej to nawet w czasie zimnej wojny Amerykanie szanowali ten obszar i tam nie ingerowali. No i dopiero po 2001 roku, po inwazji na Afganistan. Natomiast co jest tu istotne, to bardzo zbliżyło to Rosję i Chiny. Tak? To był ten element taki jednoczący. Ale przecież Zachód się tak naprawdę wycofuje z Azji Środkowej. Co by tutaj nie mówić, to jest jednak, no może teraz zwolnił ten proces, ale tak naprawdę to akurat tutaj, ten trójkąt tutaj jest najsilniejszy, jest Rosja wciąż, jest drugie są Chiny, a Zachód jest hen daleko. Także tutaj ten Zachód jest dużo słabszy, a skoro osłabło to antyzachodnie jądro, rdzeń rosyjsko-chińskiego kondominium tam, no to w tym momencie zaczyna to coraz bardziej być kwestią rywalizacji i współpracy, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, tak? Ponieważ z perspektywy rosyjskiej, no to oczywiście bliska zagranica, Azja Środkowa, czasy radzieckie, połączenia gospodarcze, ludzkie, polityczne, tak? Z perspektywy chińskiej bardzo takie pragmatyczne spojrzenie nawiązujące do historii, bo Chińczycy mają ten sposób prowadzenia polityki nawiązujący do historii bardzo mocno, a mianowicie taki, że to ma być po prostu dobre miejsce tranzytowe i to ma być miejsce, z którego wyciągamy surowce i to ma być miejsce, które szanuje układ, w którym Chińczycy są najważniejsi. Tak, dopóki uznają, że Chińczycy są najważniejsi, wszystko w porządku, możecie sobie istnieć, funkcjonować, co tam jeszcze. Jako odrębne byty. Tak, nie ma problemu, tylko pamiętajcie, że
cesarz jest jeden, niebo jest jedno, cesarz jest jeden, jest w Pekinie, tak? Więc pod tym względem to na razie działa. Na razie jest tak, że jeszcze ta rywalizacja rosyjsko-chińska nie wymknęła się spod kontroli tam. Że oni wciąż szanują swoje strefy wpływu, dlatego że oni mają ważniejsze sprawy na głowie wciąż. Jak tutaj wspomniałaś o tej temperaturze romansu, tak? No to nie, no ona jest nieustannie chłodna, tak? Tylko tam bardzo dużo jest interesów, tak? Więc to powoduje jakby... Tak, to taki, i namiętności. Tak, że to się komu bardziej opłaca, tak? To właśnie, przecież tak naprawdę to jest właśnie małżeństwo z rozsądku, które gdyby tam się pojawił jakiś ciekawszy partner, to natychmiast by się rozpadło, no, ale ponieważ brak takowego, to trwa. No więc są ważniejsze rzeczy zarówno dla Chińczyków, jak i Rosjan i obie te strony nie chcą popsuć sobie tych relacji Azją Środkową, więc w miarę szanują swoje strefy wpływu. Teraz, jeżeli się uda Chińczykom stworzyć nowy jedwabny szlak, to będzie duży znak zapytania. Bo to jest ogromne pytanie, przed którym Rosjanie też stanęli niedawno, a mianowicie co zrobić, czy blokować, czy przyłączyć się? Czy blokować, czy przyłączyć się? W sumie uznali na razie, że przyłączyć się, tyle tylko, że Chiny w międzyczasie osłabły i tak z tym jedwabnym szlakiem nie do końca jasne jest, jak będzie. No więc się to chwilowo tak oddaliła perspektywa. Natomiast jeżeli powróci, no to w tym momencie będzie pytanie, czy uda się dogadać, zrobić kondominium, czy jednak siła rywalizacji sprawi, że będzie to pole rywalizacji. Natomiast bez wątpienia Moskwa i Pekin są dominujące na tym obszarze, a Zachód jest dużo, dużo słabszy. Michał, tak. Ale mi nie daje spokoju nieobecność amerykańska. Tak? Znaczy nieobecność. No, tutaj, nieobecność, no bo tak to można to mieć, jest, ale to jest tylko pozorne. To jest pozorne i ja bym tutaj tej obecności, czy też zainteresowania amerykańskiego tym regionem Azji Środkowej, czy też Azji Centralnej, tak jak tutaj, jakkolwiek byśmy nie nazwali, wiemy o jaki region chodzi. Stany Zjednoczone mniej więcej od połowy lat 90. zaczęły dość aktywnie, oczywiście też przy zachowaniu proporcji, tak, co dla Stanów Zjednoczonych jest aktywne, co nie. Ale jednak w mojej opinii dość aktywnie zaczęły starać się być obecne. Na tym dość nowym dla nich obszarze, jakim była Azja Środkowa, ponieważ przez stulecia, czy chociażby przez okres trwania zimnej wojny, teren dla nich zupełnie nieosiągalny. Zaczęli tam być najpierw obecni na takiej zasadzie, że podobnie jak na całym obszarze poradzieckim, że lepiej jest stabilizować, lepiej jest tam jakieś kwoty pieniędzy pompować, byle tylko nie doprowadzić do jakiegoś niekontrolowanego rozwoju wypadków, a nie daj Boże, żeby jeszcze właśnie jacyś inni aktorzy mający zakusy na te terytoria uprzedziły, żeby ci aktorzy uprzedzili Amerykanów i żeby tam swoje interesy narodowe zaczęli kosztem Amerykanów realizować. Kulminacja faktycznie to jest okres po 11 września 2001 roku. Wtedy można było mieć nadzieję dość poważne, że Amerykanie wejdą już na dużo większą skalę do tego regionu, wejdą nie tylko tworząc jakieś pojedyncze bazy przerzutowe czy bazy lotnicze mające tylko i wyłącznie na celu ułatwić im operacje wojskowe w Afganistanie czy później w Iraku. Tak? Ale Amerykanie nie wykorzystali tej szansy i ta pomoc, nazwijmy to gospodarcza, pomoc infrastrukturalna dla tych jakżeż no, zacofanych, nie da się tutaj ukryć, byłych radzieckich republik, pozostała mniej więcej na tym samym stałym poziomie. Później, kiedy Amerykanie zaczęli wycofywać się, wygrali, czy wygrali, tak, to jest pytanie. Moralnie, tak. Czy zakończyli działania zbrojne w Afganistanie, zakończyli działania zbrojne w Iraku, ich zainteresowanie opadło, tak? Tym, kiedy po 2008 roku administracja prezydenta Obamy zaczęła wyznaczać nowe cele dla amerykańskiej polityki zagranicznej, okazało się, że region Azji Środkowej no już nie jest tak kluczowy jak jeszcze powiedzmy 4 lata wstecz względem roku 2008. No i Amerykanie oddali, tak? Oddali tutaj pole, rzeczywiście tutaj należy, ja mogę potwierdzić, tak, wedle posiadanej wiedzy, rzeczywiście Stany Zjednoczone no, są dość mało aktywnym aktorem w tym momencie, jeżeli chodzi o region Azji Środkowej. Dużo bardziej znaczące role odgrywają tam i Rosjanie, i Chińczycy, może nawet bardziej Chińczycy niż Rosjanie, bo Rosjanie
poza tym projektem odrestaurowania, tak, swojego dawnego imperium, imperium już może pozbawionego tego koloru czerwonego, jeżeli chodzi o odcień ideologiczny, ale jednak imperium, Rosjanie nie mają takich argumentów jak Chińczycy. Została tu poruszona kwestia projektu pod nazwą Nowy Jedwabny Szlak. Tak, no rzeczywiście taki pomysł jest, ale żeby on w pełni został zrealizowany, musi być wola przede wszystkim tego głównego partnera, któremu zależy na realizacji tego projektu, a więc Chin. Chińczycy, tak jak tutaj Michał słusznie zauważył, no troszeczkę, mówiąc kolokwialnie, odpuścili temat. Amerykanie skorzystaliby na przyłączeniu się do nowego jedwabnego szlaku? Nie sądzę, przynajmniej nie obecnie, mając tak, a nie inaczej ustalone priorytety w swojej polityce zagranicznej. Federacja Rosyjska, owszem, dużo większe korzyści mogłaby zyskać niż Stany Zjednoczone, ale też pytanie, czy Federacja Rosyjska będzie w stanie mentalnie porozumieć się i dopuścić Chińczyków do tej, wciąż też tutaj padła ta nazwa, swojej bliskiej zagranicy, tej swojej, jak oni to mówią, wyłącznej sfery wpływów. Jeżeli tak, no to mogą z Chińczykami tutaj dobry interes ubić. Jeżeli nie, to pewnie w dalszym ciągu będą takie aspiracje zgłaszać, ale poza tymi aspiracjami nic wielkiego nie będzie szło w parze. No, też tutaj, tak, jakby kolejny wątek, czy w tej polityce zagranicznej, którą prowadzi Moskwa, którą prowadzi Federacja Rosyjska, ten element soft poweru jest obecny, czy też nie. Rosjanie nie mają w tych kategoriach soft power wiele do zaproponowania. Temu regionowi zresztą, no, któremu innemu mają. Tutaj można by się spierać i dyskutować. Także tak, no, ja tutaj co do zasady się zgodzę, podtrzymam tezę, że Amerykanie wycofali się nieco, chociaż nie zwinęli swoich żagli definitywnie. Pewnie w zależności od rozwoju wypadków będą do tego regionu wracać. Póki co są skoncentrowani gdzie indziej. Ja tylko dwa słowa krótkie, że no, co tak naprawdę Azja Środkowa ma do zaoferowania światu? No dwie rzeczy ma, surowce i położenie. I położenie, tak, dokładnie. Tak, no surowce odpadają chwilowo, bo są bardzo tanie, więc tak naprawdę i prognozy są, że będą dalej tanie, no to odpada. No a położenie ma znaczenie tylko i wyłącznie w momencie, jeżeli będzie jedwabny szlak. A jeżeli go nie będzie, no to w tym momencie... No to dalej to będzie gdzieś jakiś taki... Znaczy może tu odpowiedzią na to będzie inna koncepcja forsowana, między innymi przez Amerykanów z jednej strony, ale także Unię Europejską z drugiej. To jest kwestia powstania tak zwanego partnerstwa transpacyficznego już w 2011 roku, Stany Zjednoczone plus 11 państw i równolegle nadal prowadzone dyskusje wokół takiej samej idei partnerstwa transatlantyckiego, który dotyczyłby właśnie między innymi Stanów Zjednoczonych, ale także państw Unii Europejskiej. Także tutaj też myślę, że w zależności od interesu będą pewne rzeczy wygrywane. Albo zdecydują się na poparcie tego, ewentualnie wysuną swoje własne koncepcje w tym kierunku. Ale ja bym chciała, słuchajcie, próbując to ogarnąć, o czym dzisiaj dyskutujemy, udzielić odpowiedzi na to pytanie powtarzane wszędzie bardzo głośno od 2 lat. Straszenie wszystkich dookoła, że Rosja jest w stanie, jest zainteresowana i to zrobi, czyli konflikt militarny z Zachodem. Pod względem technologicznym wiemy, że do tej pory dominował bez wątpienia tak zwany Zachód ze Stanami Zjednoczonymi, ale patrząc na to, co się dzieje, 2008 rok była Gruzja, 2014 rok ruszyła się Ukraina, aktywność na innych polach. Czy możemy tutaj powiedzieć, że to są tylko strachy na lachy? Czy jednak coś w trawie może zapiszczeć, ja nie mówię, że w tym momencie, ale próbując ogarnąć, czy tu ten komponent może być czymś nowym, ponieważ już wiemy, że ile razy można użyć do kreowania własnej polityki zagranicznej armii. No. W tym momencie, w obecnym czasie, tak naprawdę tylko raz, no, tak jak widzieliśmy. Dyplomacji wielokrotnie, ale jakie są inne argumenty? Czy wojna militarna nam grozi, a jeżeli nie militarna, to w jakim zakresie i czy w ogóle? Znaczy... Jeszcze jedno pytanie. Jaką w takim układzie zajmie pozycję, z jednej strony zajmą Chiny
i z jaką pozycję zajmą Stany Zjednoczone. Bo nie wierzę w to, że mimo wewnętrznych obecnie przemian, jakie mają miejsce w Stanach Zjednoczonych, że Stany sobie podarują obecność i nazwijmy to czuwanie nad bezpieczeństwem, bo przecież od lat do tego przywykli. Jeszcze jedna sprawa. Też opinia dziś obecnie pogrążonych w chaosie migracyjnym przywódców państw Unii Europejskiej. Przecież pamiętamy, jak w roku 89 trwały dyskusje, a nawet już od lat 70, wtedy podszyte realnym strachem, realnym to kwestia dyskusyjna, że nie daj Panie Boże, Amerykanie się wycofają z Europy, szczególnie z terytorium Niemiec, co będzie. Spróbujmy podsumować. Do czego może posunąć się Rosja? Tak faktycznie, w zderzeniu dwóch bardzo poważnych aktorów politycznych, Chin i Stanów Zjednoczonych. Tak, więc ja uważam, że takiego scenariusza zahaczającego nieco o political fiction wykluczyć w 100% nie możemy. Jakiś margines powinniśmy zostawić i być świadomi, że konflikt zbrojny może wybuchnąć z niczego, a on może wybuchnąć zawsze. Jeżeli do, powiedzmy, władzy dojdzie osoba, która no, nie będzie w stanie zapanować nad jakimiś emocjami, nie będzie w stanie patrzeć w sposób dalekowzroczny. Także pewien margines bym tutaj pozostawił. Natomiast tak zupełnie serio patrząc na możliwość wybuchu konfliktu militarnego, klasycznego konfliktu militarnego, w którym dwiema stronami będą z jednej strony Federacja Rosyjska, z drugiej Zachód, ale tutaj deszyfrując słowo Zachód, no to należy pamiętać, że to będą Stany Zjednoczone, ponieważ to Stany Zjednoczone są tym najpotężniejszym militarnie państwem świata i to one biorą na siebie ciężar chociażby funkcjonowania Paktu Północnoatlantyckiego. Więc, no, ale żeby tak już zupełnie realnie odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy możliwy jest konflikt militarny pomiędzy Federacją Rosyjską a Zachodem, w domyśle Stanami Zjednoczonymi? Tutaj powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, kto i co zyskałby właśnie na takim rozwoju wypadków. Nawet jeżeli w Stanach Zjednoczonych w najbliższych wyborach prezydenckich w Białym Domu zasiądzie Donald Trump i nawet jeżeli wybuduje gdzieś ten mur na granicy z Meksykiem, tak jak zapowiada, to nie sądzę, żeby budował jakiś mur na wschodnim wybrzeżu i żeby zupełnie cofnął Stany Zjednoczone do czasów izolacjonizmu sprzed chociażby II wojny światowej. Myślę, że nawet Donald Trump nie jest do tego zdolny. To po pierwsze. Po drugie, czy Federacja Rosyjska coś by zyskała? No może zyskałaby jakieś nabytki terytorialne, może udałoby się zająć, tak, nie wiem, Białoruś, dojść do Lwowa, czy nawet do Warszawy i Rygi, jak swego czasu mówił prezydent Putin, że w ciągu tam dnia czy dwóch rosyjskie czołgi wjadą do tych stolic. No ale to byłby taki dość krótkowzroczny i myślę niewiele dający na przyszłość krok. Pytanie, czy sama Federacja Rosyjska, nie mając jakiegoś realnego sojusznika, który wsparłby ją militarnie, bo tutaj myślę zgodzimy się wszyscy, że ten poziom zaangażowania, czy poziom rozwoju militarnego Federacji Rosyjskiej nie jest w tym momencie na tyle duży, żeby uprawniać ją do podejmowania tak dużej akcji zbrojnej. Czym innym są gdzieś naloty w Syrii na pozycję państwa islamskiego, czym innym jest gdzieś, nie wiem, naruszanie przestrzeni powietrznej nawet państw NATO, czy Wielkiej Brytanii, czy państw skandynawskich, a czym innym jest pójście na takie ostateczne zwarcie, na wymianę ciosów z partnerem cokolwiek silniejszym. Bez zaangażowania po swojej stronie właśnie chociażby Chin, Federacja Rosyjska nie ma żadnych szans, dlatego myślę, że na Kremlu zdają sobie z tego sprawę i póki co taki scenariusz możemy wykluczyć. A czy Rosji uda się pozyskać sojusznika w postaci Chin do konfliktu militarnego z Zachodem? Też myślę, że nie, ponieważ Chiny wiedzą, że mogą dużo więcej stracić na takim rozwoju wypadków niż zyskać, a tak jak już tutaj wielokrotnie dzisiaj chociażby Michał podkreślał, no Chiny patrzą trochę
innymi kategoriami na świat, na politykę zagraniczną, na konflikty zbrojne niż reszta świata, niż Federacja Rosyjska, niż Stany Zjednoczone, niż my tutaj w Polsce, w Krakowie. Taka jest moja prognoza. No, tak jak mówię, wykluczyć w 100% pewnie się tego nie da, bo to byłoby dość naiwne podejście, natomiast na chwilę obecną zdecydowanie nie. Pytanie twoje jest, można streścić w jednym literackim słowie, wejdą, nie wejdą. Tak naprawdę czerwone mrówki, tak? To może nie czerwone, ale dalej nie, agresywne. Bardziej brunatne. W każdym razie gryzące. I odpowiadając na te pytanie, należy odpowiadać na kilku poziomach. No więc po pierwsze to na poziomie właśnie filozofii politycznej dość łatwo przewidzieć reakcję chińską. Dlatego, że reakcja chińska byłaby pewnie reakcją mętną. To znaczy byłaby reakcją niejednoznaczną, pogrążoną w jakichś pozornych sprzecznościach, polegającą na tym, że tak naprawdę w razie jakiegoś konfliktu Chiny wzywałyby do pokoju, powstrzymania się od działań zbrojnych i od iluś tam innych ogólników i tak naprawdę starały się zaciemnić obraz, a nie go rozjaśnić, tak? Ponieważ jakby podstawowym założeniem Chin w takiej sytuacji jest chowanie się za parawanem, najlepiej za kimś, żeby właśnie nie oberwać przypadkiem, żeby schodzić z linii frontu, bo to jest to właśnie to charakterystyczne myślenie filozoficzne w przypadku Chin od Sun Tzu, że wojna to nie jest dobry pomysł, że wojna jest generalnie niepewnym środkiem. Przepraszam, że ci przerwę i tutaj pewnie nawet chińscy ochotnicy niewiele by tak wnieśli tak, do całej sytuacji. Że właśnie wojna jest, no że zaczyna się wojna dopiero kiedy się ma pewność zwycięstwa, inaczej to jest pierwsza podstawowa droga do porażki. No a i tutaj ta podstawowa różnica z europejską myślą Clausewitza, że wojna jako przedłużenie polityki. Tak, więc tak. To jest, ale właśnie Rosja ma zdecydowanie dużo w sobie ducha Clausewitza. No i tutaj odpowiadając, przechodząc do tego pytania, o co by chodziło Rosji. No wszystkim podstawowym elementem Rosji jest właśnie zniszczenie czy podminowanie chociażby tego układu po 91 roku, który się pojawił. No więc to byłby pierwszy cel. Drugi cel, on już jest dawno od czasów sowieckich, żeby skłócić Zachód. Albo najlepiej wyrwać Europę z rąk Amerykanów. I teraz co grozi? Otóż nie grozi to, że Rosja pójdzie na wymianę ciosów z Amerykanami, bo abstrahując od tego, że wtedy to ziściłoby się dawne marzenie Mao Tse-tunga, żebyśmy mieli trzecią wojnę światową. I wtedy to Chiny by na tym najwięcej zyskały, tak? No wygrałby Zachód oczywiście, ale by tam trochę jednak strat poniósł. Ale co innego jest największym zagrożeniem? Otóż i Amerykanie mają świadomość tego zagrożenia, dość powiedzieć, że ostatnimi czasy bardzo często są w Waszyngtonie rozgrywane gry wojenne właśnie o Pribałtykę i Polskę. Tak? No i niemal zawsze się przegrywa Pribałtykę. Tak? Więc to jest bardzo charakterystyczne jest to, że tak naprawdę co grozi Europie Środkowo-Wschodniej, a szczególnie Polsce, to takie taktyczne uderzenie, na przykład jądrowe, albo żeby szybko wykluczyć. Tak? Że tak naprawdę chodzi o to, że przewaga terenu powoduje, że Pribałtyka jest niemal nie do obrony. Tak? A i Polska jest bardzo trudna do obrony, dlatego że podstawowa zasada militarna Stanów Zjednoczonych polega na tym, że podpływają gdzieś flotą i atakują. Ale Bałtyk jest bardzo zły do tego. Tak? Okay. Tutaj nie ma, to jest za daleko od baz w Niemczech. Tak? No więc oto jest cała ta daremna zresztą walka polskiego rządu o to, żeby Amerykanów tutaj ściągnąć, tak? No bo po prostu chodzi o to, że Rosjanie mogą zrobić blitzkrieg, 2-3 dni, uderzenie jądrowe i w tym momencie Polska jest wyłączona z gry, tak? Jest upokorzona i wyłączona z gry. Tak, co traci? No traci na przykład to, że zostanie taktyczne uderzenie broni jądrowej, tak? No to kraju to nie zniszczy, coś tam zniszczy, tak? Nie daj Boże jakieś duże miasto, ale tak naprawdę politycznie jest zniszczona, jest wyautowana, nie ma jej i w tym momencie, co będzie, jeżeli Rosjanie jeden garnizon ostrzelają i powiedzą, nie, przepraszam, tak wyszło, to pilot oszalał, tak? I w tym momencie bardzo łatwo wyobrazić sobie reakcję polityków niemieckich czy francuskich, nie, no towarzysze tam w Warszawie, nie przesadzajcie, no przecież spokojnie, tak? Nic się nie stało, tak? No oszalał przecież, tak? Tak, więc historia znowu się może powtórzyć. Tak jest, więc chodzi o to, że tak naprawdę i wtedy, jeżeli to jest Polska, jeżeli to jest Pribałtyka, jeżeli oni są wyłączone, jeżeli zielone ludziki obalają rząd w którymś z krajów Pribałtyki, no to mamy sytuację taką, że tak naprawdę nie istnieje już NATO. A skoro nie istnieje już NATO, bo skoro Zachód nie odpowie,
no to w tym momencie mamy kolejny punkt prowadzący do tego, żeby do realizacji celu pod tytułem rozdzielenie Europy Zachodniej ze Stanami i żeby podminować porządek pozimnowojenny. Więc tak naprawdę to grozi Polsce. Nie to, że wam tutaj zrobią trzecią wojnę światową, tylko to, że taktycznie zaatakują, żeby pokazać słabość. A tak naprawdę, już skoro jesteśmy w tym temacie, to największym zagrożeniem jest to, że Polska jest krajem słabym, bardzo słabym, politycznie jest słabym, a wojskowo to dramatycznie słabym. I w tym momencie, a jednocześnie jest krajem, który ma bardzo dużą potrzebę stawiania się Rosji. To wynika z wielu przyczyn. Tak? Więc tak naprawdę największe zagrożenie polega na tym, że Rosjanie będą chcieli pokarać Polskę dla przykładu. Tak? Że tak naprawdę jakby słabość w połączeniu z machaniem szabelką powoduje, że tak naprawdę jest ogromne zagrożenie tego, że właśnie w ramach różnych rozgrywek, gierek i układów można pokazać, że tak powiem, uderzyć w ten słaby punkt. Tak więc tu jest takie największe zagrożenie. W sensie takim szerszym, no to jakby niewiele się stanie, no, ale w sensie politycznym, psychopolitycznym Polska zostanie upokorzona, a nawet jakby wyautowana z gry. Tak więc tu jest to największe zagrożenie. Pytanie właśnie, czy do tego się posuną. Czy tak. Nie bardziej skuteczne i mniej kosztochłonne będzie takie polityczne wyjmowanie elementów układanki pod tytułem Unia Europejska, co już pewne symptomy możemy obserwować, tak? Wizyty premiera Orbana w Moskwie, dość bliskie relacje na linii Bratysława-Moskwa, tak? Czechy też niejednoznacznie. No Polska oczywiście tutaj pewnie znowu będzie przed murzem i znowu będzie twardo stała na okopach Świętej Trójcy. Natomiast to jest dużo poważniejsze, bo jeżeli dodamy do tego jeszcze zacieśnienie relacji chociażby z Włochami, co obserwujemy, tak, i niekonieczny jest tutaj Silvio Berlusconi do tego, żeby były dobre relacje z Rosją Putina. Po Włoszech może być Francja, tak, bądź też jakiś inny dość znaczące państwo z tego tak zwanego świata zachodu. I to może Rosji wystarczyć, więc może ten element militarny, taki scenariusz upokorzenia, tak, nie będzie konieczny, bo Rosjanie innymi środkami osiągną swój cel. I to też nie będzie nic nowego. To też nie będzie nic nowego, bo tak jak tutaj wielokrotnie już mówiliśmy, każdy z nas to dzisiaj powtarzało od co najmniej kilku ładnych dziesięcioleci. Rosjanie taki cel sobie stawiają, jeżeli chodzi o rozbijanie sojuszu zachodniego. Czyli jednym słowem nabiera mocy stare powiedzenie starożytne: chcesz pokoju, gotuj się do wojny. Natomiast przed nami jeszcze będzie perspektywa tego, czy Rosja sama podoła dalszemu kształtowaniu tej polityki, jaka jest, ponieważ stoi przed bardzo trudnymi wyborami. Ale to już jest przedmiot innej dyskusji. Innej debaty. Chciałem odpowiedzieć jednym zdaniem. No. Powiedziano kiedyś o Rosji, że to jest państwo w stanie upadku od trzech wieków. Ale kiedyś może się to ziścić, już raz to widzieliśmy. No tak, tylko myśmy dziękuję w międzyczasie. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję Michał, dziękuję Państwu. Dziękuję. Jeżeli w Polsce rozmawiamy o Rosji i o jej problemach, to zapominamy o jednej niezwykle ważnej cesze Polaków, mianowicie jesteśmy rusofobami. Nie da się tego ukryć i my się nie potrafimy o Rosji rozmawiać tak, bez emocji. Zatem bardzo mocno, często tak się dzieje, przypisujemy Rosji pewne intencje, których ona po prostu nie ma. To nie oznacza, że ja wierzę w to, że Rosja jest krajem pokojowym, bo nie jest. Natomiast nie jest krajem, który działa nieracjonalnie. Co więcej, ja twierdzę, za tak jak Hugo Bader pisał, który jest reportażystą niż badaczem, że problemem jakby Europy czy całego świata z Rosją jest to, że wszyscy się nią interesują. Gdyby ją zostawić samej sobie, to ona by się po prostu najzwyklej w świecie rozpadła. Jak się interesujemy, no to niestety ona jakoś, jak Feniks z popiołów, się odradza i proszę, mamy kolejny problem. I stąd moje pytanie. Mianowicie jest Rosja, która ma jakąś taką z pozoru nieracjonalną politykę, która wydaje się być oczywiście przez Państwa dobrze naszkicowana, ale z drugiej strony, czy tak naprawdę to nie jest wszystko i wyłącznie zależne od jednej osoby, od Putina? Jeżeli tego człowieka zabraknie, który, mówiąc szczerze, złapał wszystkich tam w tym kraju za twarz,
to tak naprawdę tam znowu się trafi taki Jelcyn i będzie 15, no może 20, no może nie, no 15, ale wiele lat po prostu bez królewia i będzie się działo to, co się działo w latach 90., czyli mówi się po prostu rozkradanie kraju i jeszcze większa degrengolada niż w latach wcześniejszych. Mogę, bo ja z tym Jelcynem to bardzo. Kiedyś mój znajomy mi opowiadał, jak to w Chinach chyba, rozmawiał z Rosjaninem i mu powiedział, że jego ulubione dwa okresy w historii Rosji to Dymit Samozwaniec i Jelcyn. I to dwie smutne. Tak jest, doskonale to oddaje istotę sprawy, dlatego że tak naprawdę to Jelcyn jest właśnie tą tragedią, tak? Jest tą smutą, podczas gdy Putin jest typowy. Ja się nie zgodzę, że tak powiem, że to jedna osoba jakaś taka wyjątkowa coś takiego doprowadziła. Putin jest tak naprawdę bardzo defensywny. On działa według normy, że tak powiem, sposobu sprawowania władzy w Rosji. To jest to myślenie, że musi być centralna władza, ona musi być silna, bo jak nie, to się państwo rozpadnie. To jest myślenie głęboko osadzone w historii, w rozumieniu tradycji. To jest myślenie bardzo też logiczne z perspektywy geopolityki, geografii Rosji, ale też jej też tożsamości, historii, no typowe, tak. Po prostu typowe. Jakby ja nigdy nie rozumiem takich zarzutów, że ten Putin taki zły, szalony, to dobrze wyraża jakby takie niezrozumienie. Także z tej perspektywy jakby Putin się zachowuje w sposób normalny, racjonalny, logiczny, tak jak się powinien zachowywać każdy władca Rosji, który definiuje interesy rosyjskie na sposób wielkomocarstwowy, a że od co najmniej Iwana Groźnego inaczej nie definiowali swoich interesów, a myślę, że nawet wcześniej można się doszukać tych, to tak naprawdę, czy srogiego Iwana, tak, to jest to naturalne, więc w dużej mierze jakby to jest zrozumiałe. Natomiast co do Polski, no to tutaj można by długo o tym opowiadać. No, podstawowy element jest taki, że my jesteśmy fundamentalnym przeciwnikiem geopolitycznym Rosji. Dlatego, że albo Polska będzie wielka i potężna, albo Rosja będzie wielka i potężna. Nie można po prostu sobie ułożyć inaczej relacji, ponieważ one są zasadniczo sprzeczne. Tak? I to jest zrozumienie dziejów Rzeczypospolitej dłuższe, a nie tylko w perspektywie ostatnich tam 10 lat. Jak mi to powiedziała kiedyś jedna Chinka, Polska to mocarstwo regionalne od 4 wieków w defensywie. Tak? Mnie to dobrze wyraża, że tak powiem, patrzenie. No czemu w defensywie? No dlatego, że historycznie przegraliśmy pojedynek z Rosją. Tak? Natomiast to do tego naszej rusofobii, to ona ma dobre i złe cechy. Dobre są takie, że jesteśmy jakby w naturalny sposób zainfekowani na jakiekolwiek atrakcyjność tej Rosji. Tak? Że, tak, nie da się, że tak powiem, narodu polskiego kupić, tak? Przez Moskwę. I to jest bez wątpienia dobra cecha, dlatego że się po prostu nie damy oszukać. Tak? Ale zła cecha polega na tym, na nadmiernym moralizowaniu w ogóle polityki, ale też równie podejścia do Rosji. Dlatego, że takim demonizowaniu, na takim przekonaniu, że ta Rosja jest właśnie taka ontologicznie zła. To jest w ogóle cecha, która mnie dogłębnie smuci, nie smaczy w rozumieniu polityki polskiej, właśnie ten taki głęboki moralizm, tak? Tak naprawdę polityka międzynarodowa nie jest moralna, jest nieamoralna właśnie, dlatego jest ciekawa. No dokładnie, tak? Więc tak naprawdę, a polityka rosyjska akurat ma w sobie taki bardzo wyraźny gen mongolski, który amoralności, że tak powiem, że więc tak naprawdę jak my narzucamy to takie moralne rozumienie Rosji, to już kompletnie nic nie rozumiemy, tak? Że tak naprawdę z Rosjanami to politycznie, realistycznie się można jak najbardziej porozumieć i nie ma tutaj o czym rozmawiać, tylko nie można jakichś wartości tutaj wrzucać, bo to są zupełnie inne wartości, to po pierwsze, a po drugie to powoduje tylko i wyłącznie większe kłótnie i bez sensu. Także tu jest ten podstawowy problem, tak, że my nie możemy się wyzwolić od tej symboliki, to jest w ogóle, czy moralności. To jest w ogóle bardzo trudne, dlatego że tak naprawdę jakby zdecydowana większość państw świata opiera swoją politykę o jakiś rodzaj moralności. Tak, Stany opierają, Rosja opiera, tak? Chiny nie opierają, to jest wyjątek ważny. Natomiast tutaj też, no i Polska też opiera, no i to się później zderza, utrudnia prowadzenie realnej polityki, no bo tak naprawdę, no to mówiąc wprost, dzisiaj powinniśmy odpuścić sprawę Smoleńska, tak, samolotu zwrotu, odpuścić całkowicie, rozmawiać dalej. No ale to jest niemożliwe, bo każdy polski polityk, który to zrobi, to jest natychmiast spalony w kraju. Tak? No więc, bo tak ogromne emocje są. Bo to są tak ogromne emocje. Emocje, tak? Które się nawarstwiały od kilku stuleci co najmniej. No, a jak nie jeden Smoleńsk, to będzie drugi, tam Katyń. I tak na dobrą sprawę to uniemożliwia jakoś. A żeby była jasność, w Rosji też są takie ogromne emocje, tylko że oni mają dużo większą umiejętność manipulowania tymi emocjami, grania tymi emocjami. To tam to raczej rząd narzuca emocje, tak?
państwo narzuca emocje narodowi, niż odwrotnie. To w perspektywie prowadzenia polityki jest dużo skuteczniejsze. Dużo więcej, dużo lepiej daje, dużo lepsze efekty. Tak? No ale to znowu, to można się tak płakać i narzekać, tak? Ale to się niewiele zmieni. No, tylko niestety osłabia polską politykę, tak? Bo podstawowy powód, jeden z tysięcy powodów słabości pozycji polskich polega na tym, że my mamy bardzo słabą politykę wschodnią. Że jesteśmy bardzo słabi w polityce wschodniej, a jesteśmy bardzo słabi, bo nie umiemy sobie ułożyć relacji z Rosją, bo nie umiemy sobie ułożyć relacji z Litwą, z Białorusią, z Ukrainą. Nie umiemy również z przyczyn właśnie emocjonalnych, moralnych i tak dalej. No, ponieważ tu jesteśmy słabi, no to naturalne jest to, że jak nie mamy tego wektora, to i na Zachodzie jesteśmy słabi. No, a potem to można już tylko marzyć. Tak? Natomiast to, że długofalowo z Rosją mamy długofalowe, daleko sprzeczne interesy, fundamentalnie sprzeczne, ontologicznie sprzeczne, no nie znaczy, że nie można się dogadać w kwestiach krótkoterminowych, w kwestiach technicznych. Przecież to, że tak naprawdę przecież na tym polega polityka, tak? Że po prostu raz się z kimś dogaduje, innym razem się z nim kłóci. Tak? Nawet jak się ma sprzeczne interesy, można rozmawiać. Amerykanie z Chińczykami mają fundamentalnie sprzeczne interesy, a jakoś wciąż potrafią ze sobą rozmawiać, dogadywać się i obie strony na tym zyskują. Także to jest to rozumienie właśnie, którego nam nie ma i nie wiem, czy się kiedyś pojawi, mam nadzieję. Tak, to prawda. Jeżeli mogę tylko tutaj dodać, że myślę, że z tych naszych wypowiedzi tutaj w trakcie debaty co najmniej kilka razy można było dość wyraźnie wyczytać, że my traktujemy rosyjską politykę zagraniczną przez pryzmat jej ogromnego pragmatyzmu, bo rosyjska polityka zagraniczna właśnie pozbawiona jest takich emocji. Tam jest ten interes narodowy zdefiniowany czy wypowiedziany wprost przez rządzących, a tym interesem jest silna, wielka Rosja, tak? Rosja, która będzie rozdawać karty, z którym inne państwa na świecie będą się liczyły. I wszystkie cele, wszystkie środki podporządkowane są właśnie temu. I ja się zgadzam, tak, to jest typowe dla Federacji Rosyjskiej, czy też generalnie dla szerszego zjawiska, jakim jest Rosja, tak, że jest ktoś taki jak Putin, jest ktoś taki jeden dobry car, który jest świętością, którego władza pochodzi niemal od samego Boga, tak? I Rosjanie jak gdyby to nie znają innego modelu. Próbowano kilkakrotnie, może dwa, tak, wprowadzać jakąś demokrację w naszym rozumieniu. Kończyło się to jeszcze większą katastrofą, niż można było sobie to przewidzieć. I ten model się nie sprawdzał, więc to nie jest tak, że my tutaj naszą debatę toczyliśmy z punktu widzenia zagorzałego rusofoba. My tę Rosję kochamy, my się tą Rosją zajmujemy. Miłość, nie? Lubię Rosjan, nie lubię Rosji. Tak, też odpowiadając tutaj na pana pytanie, że gdyby zostawić Rosję samą sobie, to ona pewnie tam by się zawaliła, system by się rozpadł, ludzie by wyemigrowali, nie wiem, Syberia by została zaanektowana przez jakieś ludy azjatyckie i nie byłoby problemu. To nie jest tak, to ta Rosja z tą swoją wielkomocarstwową ideą, z tym swoim takim, a nie innym pojmowaniem władzy, władcy i polityki zagranicznej realizowanej przez tegoż władcę, nie pozwala światu zapomnieć o sobie. To ta Rosja co chwila zgłasza jakieś swoje pretensje, jakieś swoje aspiracje i świat, no nie powiem zachodni, tak, ale ten świat, który jest jakby poza Rosją, no nie może pozostawać obojętny. Oczywiście dobrze by było, gdyby udało się też w sposób tylko i wyłącznie pragmatyczny, w 100% pragmatyczny podchodzić do tego, co Rosja proponuje światu. No, w Polsce jest to trudne, tutaj Michał wyłożył dlaczego, tak, ta wielowiekowa historia stosunków polsko-rosyjskich na pewno przeszkadza w takim jasnym, klarownym, pragmatycznym podejściu do sprawy. Natomiast no, my tutaj myślę, tak jak powiedziałem, wielokrotnie pokazywaliśmy ten pragmatyzm rosyjski, pokazywaliśmy, docenialiśmy, tak, w pewnym sensie to, że Rosjanie tak konsekwentnie swoją politykę prowadzą. Pokazywaliśmy przykłady z przeszłości potwierdzające tutaj nasze słowa. Także uważam, że Rosji nie da się zostawić samej sobie. Ona zawsze będzie przypominała, bo ona będzie potrzebowała tego obszaru zewnętrznego, jakim my jesteśmy,
do tego, żeby w dalszym ciągu utrzymywać to, co u siebie wewnątrz władze rosyjskie Rosjanom serwują na co dzień. No i może jeszcze jedna rzecz, która tu powinna być powiedziana, bo to nie tylko zaszłości nasze historyczne, ale my cały czas żyjemy Rosją. My o niej śnimy, my o niej mówimy, w perspektywie wybieramy ją. My do niej tęsknimy, tym bardziej, że większość naszych rodzin pochodzi z Kresów, bądźmy szczerzy. To bardziej, jeszcze bardziej naznaczone jest na terenach, gdzie dawniej była tak zwana kongresówka, ale to właśnie mówienie, obcowanie z kulturą, i nie mówię w ostatnich latach po wojnie, kiedy ta kultura rosyjska była nam narzucana z góry. Nie, to nawet nie o to chodzi. Też również w związku z tym nam jest łatwiej odbierać to, co się wśród narodu rosyjskiego dzieje, bo nie mówimy o władzy, ale z drugiej strony my nie chcemy, bym powiedziała, odrzucamy możliwość skutecznej analizy posunięć władz. Gdybyśmy przyjrzeli się właśnie tej polityce wschodniej, która, zgodzę się Michał z tobą, jest po prostu katastrofalna od lat. Kto tą politykę kreuje? Kto ma wyobrażenie? Ci, którzy jakąkolwiek zdanie na temat mieli, nawet pracując w minionym systemie, są pomijani. Tam trzeba wiedzieć, tak jak się jedzie do innego kraju, jakie są zasady, jaka jest mentalność, jaka jest kultura. Tu tak naprawdę my moglibyśmy służyć za pomost porozumienia z Rosją, nie wystawiając ciągle jej rachunek za krzywdy nam wyrządzone, czy w drugą stronę Rosjanom, tylko stać się tym partnerem, ale partnerem wiarygodnym, który nie podkopuje z jednej strony wizerunku Rosji, ale także dba o własny interes. To jest to. My nie jesteśmy moim zdaniem rusofobami. To nam się w pewnym momencie w retoryce usiłuje narzucić. Czy to przez naszych samych polityków, czy także zarzucając nam ze strony rosyjskiej, że my jesteśmy przede wszystkim rusofobami. Nie, na tym rzecz polega. Czasami dostarczamy Rosjanom tych argumentów, tak, i oni kreują tę narrację w świecie zachodnim, że Polska to jest właśnie ten bardzo rusofobiczny kraj. I to jest też jeden z tych elementów wykorzystywanych przez Rosję do rozbijania, tak, tej wspólnoty. Udało się Polsce osiągnąć pewien status i Unii Europejskiej w pewnym momencie uchwycić taką dość jednolitą politykę, że był w miarę jeden przekaz kierowany, nazwijmy to, z Brukseli, tak? Można było tę Unię Europejską traktować i my jako część tej Unii byliśmy też dużo wyżej notowani w Rosji. Jeżeli my podejmiemy tę rosyjską grę, damy się sprowokować, tak? Zaczniemy właśnie tutaj wysuwać, machać szabelką wspomnianą przez Michała, zaczniemy traktować się jako to ostateczne przedmurze, no to wtedy dostarczamy argumentów i Federacja Rosyjska dokładnie krok po kroku dezawuuje nasze poczynania, osłabia naszą politykę wschodnią. I tym samym cieszą się przywódcy na Kremlu, czy ten jeden przywódca na Kremlu cieszy się, że świat zachodni się rozpada, bo wyjmowane są te cegiełki, tak? Nikt na Zachodzie nie traktuje Polski poważnie, no to za chwilę Polska nie traktuje innego państwa na Zachodzie poważnie, łatwiej jest rozbić tę spójność, no i wtedy interes rosyjski jest realizowany. No, wszystko tak? Przez, podsumowując jednym zdaniem, przez to moralistyczne podejście do polityki, które bym chciał oddać taką anegdotą. Jak byłem na pierwszym roku studiów, to mieliśmy na zajęcia na rysoznawstwie z ikon. Mieliśmy zajęcia z ikon i miałem takiego kolegę, który na co dzień był w dresie i w ogóle bardziej był zainteresowany tam hip-hopem, siłownią, kilkoma innymi rzeczami, ale tak czasami chodził na te zajęcia, spał najczęściej. No i właśnie były zajęcia o tym, o ikonach i pani profesor, która prowadziła pani profesor Kowalska, która prowadziła ten wykład, mówiła o tym, że kult ikon jest silniejszy w Rosji, że tak naprawdę jest ważniejszy, że tak naprawdę Rosjanie uważają, że Matka Boska szczególnie kocha Rosję. I nagle ten mój kolega, który tam spał, w ogóle tak się obudził, tak słucha, patrzy go, słucha tego, co on mówi. Jak usłyszał, że Matka Boska bardziej kocha Rosję, to powiedział obydlaki, tylko użył gorszego słowa, ona jest nasza. I to jest właśnie taka postawa polska, tak? No i że właśnie nasza, tak, moralnie, nasza jest. No i później jak tu prowadzić politykę? Właśnie, brakuje tego, co w pewnym sensie zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie, ale też myślę, że w dużej mierze Chińczycy opanowali, czyli oddzielenie emocji i
pragmatyczne podejście. Wymagamy tego, żeby oddzielały emocje, to po pierwsze, a po drugie, żeby też się nie kierowały tym, że po prostu, żeby podbić sobie słupki oglądalności, tak? Bo to jest bardzo artystyczne w Polsce. Każdy polityk wali w Rosję, bo to mu podbija słupki, tak? Dokładnie. No i jeżeli mamy mediokrację, no to później nie ma szans na prowadzenie skutecznej polityki. Zamiast w sposób chłodny i racjonalny, w sposób pragmatyczny, tak? Wzorować się na tych wzorcach dobrych, no to później jest tego taki efekt. Dobrze, dziękuję. Jakieś pytanie jeszcze jedno? Jeśli można tak krótko. Bodaj pan doktorze też wspomniał o roli soft power w polityce i mówiąc, że Rosja w zasadzie niewiele ma w tej chwili zaoferowania tego faktu, a chciałbym poprosić o rozwinięcie tematu, o kilka słów na temat użycia soft power jako takiego przez te trzy omawiane kraje. Znaczy, sama tematyka i samo zagadnienie soft power, hard power, tak, jest dość obszerne i myślę, że byłoby wskazane nawet, żeby na naszym wydziale debatę tylko tym zagadnieniom zorganizować, debatę poświęconą tym zagadnieniom. Natomiast tak pokrótce, tak, taki bardzo prosty przykład. Co rozumiemy pod pojęciem soft power? Też upraszczając, nie wchodząc w szczegóły, bo na to myślę nie miejsce i pora. Soft power chiński, tak? Wszyscy chodzimy w, to też jest powiązane z gospodarką, z tym innym rodzajem poweru, tej mocy, którą, czy siły, którą państwo prezentuje. Wszyscy chodzimy w ubraniach made in China, używamy chińskich wyrobów, tak? Produktów produkowanych w Chinach. Wszyscy zachwycamy się chińskimi pandami. Jest to modne, tak? Nowy chiński rok, obchody chociażby tutaj na Uniwersytecie Jagiellońskim, tak? Język chiński jako ten coraz bardziej popularny, coraz więcej osób się go uczy. Stany Zjednoczone i amerykański soft power, no to tutaj już wielokrotnie wyświechtany przykład chociażby McDonalda, Coca-Coli, tudzież Hollywood i całego przekazu, który przez tak zwaną fabrykę snów jest tłoczony i jest rozpoznawalny na całym świecie i te amerykańskie wartości promuje, tak? Natomiast rosyjski soft power, no cóż Rosjanie takiego w tym stylu, oczywiście tutaj przy zachowaniu wszelkich proporcji i upraszczając na potrzeby tego dyskursu, co Rosjanie mogą zaoferować? Na obszarze poradzieckim może takim czynnikiem soft power mógłby stać się język rosyjski, który wszyscy tam znają, który uczą się w tym języku w wielu wypadkach, tak, mogą się w nim swobodnie porozumieć. No ale co oprócz tego? Rosjanie nie potrafili przez wieki wypracować jakiegoś takiego solidnego mechanizmu soft power, który by przyciągał te wszystkie narody. Oni podbijali, oni anektowali, oni nie wiem, wasalizowali kolejne plemiona, kolejne jakieś hanaty tatarskie, kolejne państwa. Zawsze używając do tego swojej armii, używając tego przysłowiowego knuta. Natomiast no, co mogli zaoferować, żeby jaką marchewkę, tak? No, ciężko mi jest taką rosyjską marchewkę przysłowiową sobie tutaj wyobrazić i przytoczyć. No więc to jest ten problem, tak? Ten problem, który na pewno też powoduje, że rosyjska polityka zagraniczna nie osiąga takich sukcesów, jakie mogłaby osiągać, gdyby udało się im zbalansować, tak? Te środki ciężkości wypośrodkować. To, co zostało, ta sprytna kombinacja pomiędzy hard i soft power, która została określona mianem smart power. Tego Rosjanie niestety nie mają, a gdyby udało im się coś takiego wymyślić, wykreować i zastosować, no myślę, że wiele by zyskali. Może tylko jeszcze ja to powiem tutaj, to było coś takiego. Było takie instrumentum bardzo skuteczne, ale żeby ono mogło być stosowane, musiał być spełniony podstawowy warunek. Wszystkie strony, wszyscy partnerzy Rosji byli jej równi. Tym instrumentem była dyplomacja. Jedno z najbardziej skutecznych narzędzi w polityce zagranicznej rosyjskiej, której to dyplomacji towarzyszyła umiejętnie prowadzona propaganda. To właśnie przecież w okresie międzywojennym mamy pierwszych wielbicieli Związku Radzieckiego, ludzi światłych, oczytanych, literatów, wybitnych przedstawicieli, pomijam szpiegów, którzy byli zafascynowani. To jest
jeszcze jeden element do tego. Wykorzystywanie na szeroką skalę w XX wieku, zaznaczam, to są inne realia, inna rzeczywistość emigracji rosyjskiej, w której podgrzewano tęsknotę, miłość do ojczyzny i która propagowała określony styl życia. To było to, czym Związek Radziecki w XX, jeszcze najpierw Rosja imperialna, ponieważ Rosja była krajem, którym świat się zachwycał, bo przede wszystkim mógł tam inwestować. Rosja imperialna miała swój soft power w postaci Dostojewskiego, Tolstoja, Czajkowskiego. Więc to, co skończyło się w 17 roku, 1917. Potem przyszli ludzie, którzy fascynowali się Związkiem Radzieckim, podsycani propagandą i umiejętną grą prowadzoną wśród emigracji rosyjskiej, która przecież masowo opuszczała Związek Radziecki, nie miała wyjścia. A gdy się skończył czas Związku Radzieckiego, gdy nastały zupełnie nowe realia, niestety wyścig technologiczny zapoczątkowany przez Stany, Rosja przegrała. Nie ma czym oddziaływać. Na tym polega dzisiaj problem. Bo nawet gdybyśmy popatrzyli na były kraje Związku Radzieckiego, to przecież jakich instrumentów używa Rosja w stosunku na przykład do ostatnio Kirgistanu, który stał się członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej? Nacisk polityczny, nie miłość, nie żadne nawet jakieś konkretne zdobycze ekonomiczne nawet. Następny na liście jest Tadżykistan. I tu jest kwestia, że mimo, że język, tam są inne języki, są inne realia, ja bym powiedziała może tak, kończąc, że to Michał słusznie powiedział, że Rosja nie wypracowała pewnej polityki. Tą politykę myśmy mogli jako Polacy zaobserwować pod koniec XVIII wieku ze strony Cesarstwa Austriackiego, później Austro-Węgierskiego, ze strony Królestwa Pruskiego, potem II Rzeszy, ale ze strony Imperium Rosyjskiego nigdy, a potem Związku Radzieckiego. Oba wymienione wcześniej przeze mnie imperia, bo taki miał przecież status, wypracowały politykę obywatela. Obywatela. Był czynnik spajający tak różnorodną monarchię, jaką było Cesarstwo Austriackie, potem Austro-Węgierskie. To samo dotyczyło Królestwa Pruskiego, potem II Rzeszy. Natomiast w Rosji tego nigdy nie było. Tam był knut, o czym Michał powiedział. Tam była propaganda, a literatura, która była tym soft powerem w XIX wieku, była owszem pokarmem dla duszy Rosjan, którzy uciekali, jak my to doskonale wiemy, wewnętrzny świat i oddziaływała na Zachód do dnia dzisiejszego. Ale to, co jest tam prezentowane, przedstawiane, ma się nijak do dzisiejszego świata. Nie ma kogo przedstawić. Ponieważ na przykład, jeżeli weźmiemy najwybitniejszych twórców XX wieku, nawet XXI, oni nie są obecni w świecie zachodnim. Jeżeli są, to są, że tak powiem, już naznaczani. Gdzie możemy popatrzeć choćby na braci Michałkowa i jego brat rodzony. Konczałowski. Jeden prozachodni, drugi proputinowski. Bracia rodzeni. A jakby byli w Azji, to by można było dojść do wniosku, że się tak umówili. Tak, ale to jest kwestia niemożności oddziaływania. Konczałowski kręci filmy krytyczne, Hollywood, co nie oznacza, że nie kocha Rosji. Natomiast Michałkow w pełni uwielbienie, zaczynając od wspaniałego... I wszystko do całej rodziny, doskonały układ. Nie wiem, czy to wystarczy. Ja już na zupełne zakończenie wymyśliłem jeden element soft poweru rosyjskiego, który na przykład tutaj w Polsce może oddziaływać. Taka genialna bajka Masza i Niedźwiedź. To jest coś co zastąpiło wilka i zająca z czasów naszego dzieciństwa jest tutaj rzeczywiście obecne i nawet cieszy się dużą popularnością, ale czy to wystarczy, żeby budować ten pozytywny wizerunek Rosji, chociażby w społeczeństwie polskim, nie sądzę i może tym nie do końca optymistycznym akcentem pozwolę sobie zakończyć. Dziękuję serdecznie.